Nigdy nie stawałem przed obliczem sądu i mam nadzieję, że nie będę, ale gdyby coś takiego mi się kiedyś przydarzyło, no to wolałbym, żeby żaden polityk nie pchał swoich brudnych łap w tryby machiny sprawiedliwości. Nawiasem mówiąc, przypomina mi się, jak w latach 70. jednemu z polityków, w cudzysłowie, z Komitetu Centralnego PZPR nie spodobały się moje rysunki i miałem na 2 lata zakaz współpracy z pismem Szpilki. Wolałbym, żeby to się nie powtórzyło.